Jesteśmy na planie Masterchefa 10, ze mną pani Magda Gessler. No i tak sobie myślę, że jak widzowie oglądają ten program, to mają godzinę fantastycznej rozrywki, ale dla państwa to jest naprawdę ciężka praca. Jak się czuje człowiek po kilkunastu godzinach pracy? Jak to określić? Ja się czuję zawsze bardzo dobrze i to jest mój problem. Mam zwyczaj takiej drzemki 15-minutowej czy 20 na górze między jedną częścią programu a drugą, a potem już siły są na nowo te same i działamy. Zadaniem jurorów jest próbowanie. Co lubisz próbować najbardziej? Na co czekasz najczęściej? No ja lubię słodki, dlatego że kiedy są konkurencji słodki, lubię. Ostatnio mieliśmy torty, robili torty, naprawdę niesamowite, ty nie zapomnij. Ja jednego dnia chyba zjadłam, nie wiem, ze 20 kawałków i do tej pory mam w pamięci taki tort orzechowo-karmelowy z chrupką taką i z nutką słonego, no był doskonały. Wygrał? Nie mogę tego zdradzić, nie wyciągniesz ode mnie wszystkiego. W programie próbują państwo różnych rzeczy. Czy są takie, na które czeka pani najbardziej? Te proste rzeczy czasami są właśnie tym, jak gdyby przekaźnikiem biedy dla nas, czy ktoś daje sobie radę z kuchnią, rozumie ją, kocha, czy nie. To są takie dania klasyki, jak na przykład rosół. Ja po tym sprawdzam, czy ktoś umie gotować, albo na przykład jeśli jem doskonały rosół, to wiem, że ktoś ma doskonały smak, a to jest w kuchni najistotniejsze. To jest tak, i to jest całe ciekawości w świat jurorski, że nie każdy ma te same interpretacje, smaki, te same oczekiwanie, wymaganie. I często jest tak, że Ania będzie bardziej lubiła chrupiący albo kremowy i odwrotnie ja czy Magda, dlatego że to jest bardzo dobrze i to jest zdrowe. Byłby smutny, jeżeli każdy jeden głos by się złożył. Na tych kanapach bezkarnie mogliśmy jeść, rzeczywiście tam były gofry, lody, pizza, nachosy, mnóstwo fast foodów i wiesz, no to nie jest tak, że o rany dbam, o linię, o rany nie mogę, tylko no to jest moja praca, także muszę. Chociaż rzeczywiście potem wracam po pracy do domu i mąż pyta, to co dzisiaj jemy na kolację, a ja na niego patrzę i mówię, nie, ja do jutra nic nie jem.